nie widzę w tym nic specjalnego i dlatego nie rozumiem ludzi, którzy generalnie się czyimiś stopami jarają, że stópki, trzeba być typowym, kurwa, stuliarzem, żeby brać i nakręcać się na, nie wiem, na widok czyichś stóp, no bez przesady. Ludzie raczej sobie żarty z tego robią. Właśnie nie! Nie zawsze. Znaczy, powiem ci tak. Z tego, co zauważyłem, połowa osób faktycznie z tego tematu sobie robi żarty. Ale połowa osób, druga, podchodzi do tego tematu bardzo, ale to bardzo poważnie, że... Stopki. I wiesz, i on już jest, no nie? Ale naprawdę ja totalnie nie rozumiem, dlaczego? Totalnie tego nie... Co oni porobili? Totalnie tego nie rozumiem. To mi daj na tackę wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery. Kłoo, nie tak! Dwa, trzy. Okej. Tu jest ten kawałek cytryny. Nie! Ja pierdzielę! Nie, 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 nie. No kuźwa! No! Co? Chyba baga znalazłem. Ja pierdzielę, nie. W ogóle akcja. Byłem dzisiaj tutaj u fryzjerki, no nie? Zjebać ją, że generalnie nie potrafi, że mnie źle obcięła. Przychodzę do niej i tak patrzy na mnie, o co chodzi, a ja mówię, z kargą przyszedłem. Ta, wiem, pięć machnięć, męczysz się. Poszedłem do niej i pokazuję. I się mnie pyta, gdzie jest problem, a ja tak pokazuję. Pani nie widzi? Pani nie widzi, jak mnie przycięła? Tu jest tyle włosów, a tu jest tyle włosów. Pani, to dobra. No już poprawiam, no nie? Nie wiem, tu miałem taką bułę, tu nie było nic, a z przodu w ogóle dziura. Czym jest problem, że ona nie widzi? Ja myślę tak, zajebiście, nigdy więcej. Co tu się dzieje? Co tu się odpierdziela? Noet? Co tu się dzieje? Dlatego dzisiaj jestem bez spodni, więc... Udowodnij. No to popatrz. Patrz. Jakie ma fajne sexy gacie, widzisz? Patrz. Aha! Ej, faktycznie! Ja nie mam nóg w ogóle! Ja nie mam nóg! Patrz! Ja stoję! Patrz, magiczna ręka. Czekaj, o, patrz, ja nie mam nóg w ogóle. Ej, bez jaj. Ja trzymam spodenki, no nie? Patrz. Nic nie ma. Ej, faktycznie. A gdyby tak? Czekajcie, mam pomysł. O kurwa. To był zły pomysł. Wyższa pora. Disconnect? Mówiłem! I... Dajcie meliskę, dajcie mi z pół litra melisy, błagam. I to jest granie z tymi ludźmi na tych rangach. To są właśnie ci ludzie.
Powalone DC, powalone DC, Nurse DC, Memento DC, Hillbilly DC, Legion DC, Freddy DC, inny surf się szybko wyłożył DC, co tam jeszcze? Delikatnie podskoczył Pink DC, ubrał gaci na lewą stronę, DC, no i to tak działa, tak. Ja pierdzielę w ogóle. Trudno, niech się cieszy. Tornister, już wiem, gdzie nigdy nie iść do restauracji 3 złote. Coś sugerujesz? Moje zdanie generalnie jest... Może problem jest taki, że nikt tych genów nam niestety nie kręci. Mamy jednego gościa, który jest martwy, jednego gościa, który się lupuje, mnie i typa, który mnie w tym momencie leczy. Generatory stoją totalnie w miejscu, nie bij mnie! Ja pierdzielę! Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagoń je proszę do norek. Skocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią, zagoń stado. W porządku, postaram się. Nieważne, nie poruszę... Nie, ja się nie wypowiem więcej na ten temat. Mam skoczyć na borsuczą mamę, tak? Nie. Mieliśmy kiedyś imprezę w Katowicach. No i generalnie była tam znajoma, do której chyba przyjechał brat. Wszyscy się świetnie bawili do czasu, kiedy ten jej brat miał wracać na chatę. No i tu się zaczął problem, bo on zniknął jakoś później po północy. I odnalazł się jebanie co rano. Okazało się, że generalnie gość tak popił, że go na hałdy z węgla wywiało i nie wiadomo jak kilkanaście kilometrów dalej na hałdach spał. Skubaniec był tak czarny, jakby kolor tego skóry zmienił. Co wyobraźcie, wraca i jedziesz sobie autobusem do tego, do pracy rano, a to jakiś gość bez butów, czarny cały. Hej, zaczekaj! Usłyszałem. On ma zeza? Papugi, że pomogłeś wielu zwierzętom. Potrzebuję twojej pomocy. Zatruwa ocean. Które zostały zamknięte w klatkach. Jaki zjarany. Pokonaj ośmioramiennego bandytę. Widzę, musiało wiadro wlecieć. Najpierw waper, potem w dupę. Wiesz co? Co do tego akurat tego zdania nie jestem. Nie wiem, ludzie co niektórzy się tak uwzięli tego, że wiesz, że... O, bo efajki to od razu... Wiadomo, od tyłu lubi, no nie? Sam sobie, najlepiej tą całą efajką. Generalnie wiem, że jest takie gadanie
Ale wiesz, jak coś robisz, to sobie rób to po prostu dla siebie i tego jestem zdania. Nie wiem, jak kogoś wkurwia fajkę i tak dalej, to nie podchodź z tą fajką i... Wiesz, oni już widzą, że ty nie możesz i robisz to dla szpanu, ale ty dalej ciągniesz, wiesz, i cały czas, no nie? To jest takie mega tiltujące, jak ktoś pokazuje po prostu więcej, niż jest w stanie zrobić. To jest takie mega tiltujące. Także tyle. Dobranoc, trzymajcie się, papatki, i do jutra. Hej, hej.